przychodzę do Was z troszeczkę innym filmem. Będzie to film w formie pogadanki. Pojawiłam się ja, pojawił się też inny kadr. I pojawiły się magiczne obrazki. Nie, nie będą to kalambury, bo dzisiaj będziemy mówić o szkodnikach. Ostatnio dostaję od Was mnóstwo wiadomości na temat tego, że wiecie, że macie jakieś szkodniki, bo coś się dzieje z roślinami, ale ani nie wiecie jakie, ani nie wiecie jak je zwalczać, ani tym bardziej jak im zapobiegać. Zapraszam do oglądania tego filmu, ponieważ wszystko Wam wyjaśnię, najprościej jak się da. Najczęściej występujące szkodniki u Was na roślinach to przędziorek i wciornastek. Żeby najprościej powiedzieć, jak wygląda wciornastek, jest to przecinek. Jak sprawdzić, czy mamy przecinki? Podkładamy kartkę właśnie białą pod plaszkę liściową, pod liść, potrząsamy nim i sprawdzamy, czy coś na tej kartce się znajduje. Jeżeli widzimy malutkie przecinki, to znaczy, że mamy wciornastki. Wciornastki dość szybko przemieszczają się po blaszce liściowej i no, są też oczywiście bardzo małe. Koloru czarnego, ciemnobrązowego, jasnobrązowego, są takie nawet niektóre kremowe, zdarzają się. Tyle o wciornastku. Jeżeli chodzi o przędziorka, są tam takie mini pajączki, może pojawić się taka też pajęczynka. Zazwyczaj na górze blaszki liściowej, w takich właśnie tutaj wcięciach, powiedzmy przy uszkach. Może też pojawić się u Was wełnowiec. Wełnowiec zazwyczaj występuje na ogonku liściowym. Nie wygląda groźnie, ale groźnie jest. Jest to taki malutki stworek, biały, wyglądający na takiego, którego nawet fajnie byłoby pogłaskać, ale nie róbcie tego. To jest właśnie on, to jest wełnowiec. Zapomniałabym jeszcze, jest misecznik, który jest tak jakby owalną skorupką, przygniętą dość mocno do czy to liścia, czy łodygi. Następnie mamy, uwaga, uwaga, ziemiórka. Często myślimy, że są to muszki owocówki, ale okazuje się, że mimo, że na jakiś żaden owoc nam się nie psuje w domu, to latają jakieś małe, dziwne takie muszki nam przy doniczkach. I to właśnie są ziemiórki. I zaraz Wam powiem, jak je zwalczyć. I ostatnia rzecz, mimo że to nie jest szkodnik, nagminne są choroby grzybowe ostatnio na roślinach. I jak rozpoznać chorobę grzybową? Czyli mamy coś czarnego koloru, czyli nam albo brązowego, liść nam bardzo tutaj, ja nie pokazuję to, że to jest choroba grzybowa, ponieważ jest ciemna i jest żółta obwódka. Jeżeli coś ma żółtą obwódkę, to jest to właśnie choroba grzybowa. I teraz co zrobić, jeżeli już takie szkodniki mamy? No trzeba je zwalczyć. I zaraz Wam pokażę czym. No więc kochani, jeżeli już wiemy, z czym walczymy, no to wiadomo, że walczymy też jakimś środkiem, czyli chemią. Na rynku mamy taki wybór, że na pewno coś znajdziecie. Ja nie będę tutaj niczego polecać. Dlaczego? No nie mogę Wam polecić niczego, ponieważ odkąd zajmuję się roślinami, niedługo będzie 2 lata, to miałam 2 razy po jednym wciornastku na roślinach. Ciężko mi tutaj jest jakby polecić coś Wam takiego, co na pewno Was nie zawiedzie, ponieważ no zwalczenie takiej ilości nie było trudne, mimo że zrobiłam oprysk wszystkim roślinom. Więc co robię? No bo wiadomo, to nie jest tak, że nic nie robię, po prostu ich nie mam i mam takie szczęście. Po prostu za każdym razem, kiedy kupuję roślinę i przynoszę ją do domu, to robię jej oprysk. Tak robię jej oprysk chemią. I nie jest to film sponsorowany. Więc robię jej oprysk chemią od razu na wejście. Idzie sobie pod prysznic, psikam ją bardzo porządnie, nie tak, że 2 psiknięcia, tylko tak, żeby z rośliny wręcz kapało i zostawiam ją na 24 godziny. I taka roślina potem idzie do mnie po prostu już na regał, jak już jest, oczywiście musi wyschnąć i wtedy ją stawiam na regał. I to jest mój sposób. To jest moja tajemnica. Nic więcej innego nie stosuję, nie mam nawet pożytecznych roztoczy. Bo nie widzę takiej potrzeby na dzień dzisiejszy. Nie wiem, jak będzie w przyszłości. No dobrze, moi drodzy. Jeżeli taki filmik Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Po więcej. Cześć!